Siemanko, z tej strony codziennie lepszy, a w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o kolejnym sposobie na radzenie sobie z oporem. Jeżeli oglądałeś moje ostatnie odcinki, dowiedziałeś się, w jaki sposób lokalizować zadania, od których powinniśmy zacząć pracę. Na podstawie metody jedna rzecz lub na podstawie zasady Pareto, czyli 80-20. No i okej, znalazłeś te najważniejsze rzeczy, którymi powinieneś się zająć, ale czujesz opór. Co z tym zrobić? Jeżeli czujesz opór wobec zadania, które wydaje ci się duże, trudne i skomplikowane, mimo że jest to być może element jeszcze większego projektu złożonego, podziel je na kawałki i dziel je tak długo, aż przestaniesz czuć opór. Ponieważ możemy przykładowo napisanie książki podzielić na wiele etapów. Napisz spis treści, przygotuj okładkę, jakiś tam temat wymyśl, przygotuj streszczenie rozdziałów, przygotuj każdy rozdział i tak dalej. Ale być może, jeżeli będziesz chciał usiąść do zadania, które zlokalizowałeś na podstawie metody jedna rzecz, napisanie spisu treści, który uważasz, że jest jednym z najważniejszych zadań, którym powinieneś się zająć na początku, ponieważ dzięki niemu wszystko inne będzie łatwiejsze, to być może poczujesz opór, bo nie wiesz, jak napisać spis treści. I to jest ok. Więc podziel to zadanie na mniejsze części. Napisz spis treści pierwszego rozdziału. Napisz spis treści drugiego rozdziału. Napisz spis treści trzeciego rozdziału. Czyli zamiast siadać do zadania, które brzmi spis treści książki, siadasz do zadania spis treści pierwszej części książki. Zamiast siadać do zadania typu napisz biznesplan, możesz usiąść do zadania typu napisz jakąś część biznesplanu. Zamiast siadać do jakiegoś zadania związanego z obdzwonieniem jakiejś bazy klientów, możesz, jeżeli czujesz duży opór, aby to zrobić, możesz napisać sobie zadanie: zadzwoń do klienta X, zadzwoń do klienta Y, zadzwoń do klienta Z. To już jest małe zadanie, do którego dużo łatwiej będzie się zabrać. Oczywiście nadal możesz czuć opór, ale ten opór będzie mniejszy, a ja w kolejnych odcinkach oraz też w moim kursie kontra pokażę Ci, w jaki sposób z tym oporem sobie radzić. Nawet jeżeli czujesz go wobec takich mniejszych zadań, ponieważ opór generalnie no jest czymś normalnym, nie należy się go wystrzegać. W dużej mierze jest on dobrą oznaką, natomiast trzeba umieć sobie z nim radzić i działać pomimo oporu, albo umieć przechytrzyć ten opór. Generalnie w sytuacjach, w których jest to możliwe, należy tak działać, aby ten opór zmniejszać, budując sobie takie środowisko pracy, żeby ten opór był mniejszy, w związku z czym łatwiej będzie Ci pracować. Ale będą sytuacje, w których zmniejszenie tego oporu nie wystarczy i wtedy potrzebujesz działać pomimo. Spokojnie będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Na ten moment zapamiętaj sobie, że zarówno projekty i złożone zadania powinniśmy dzielić na mniejsze części oraz jeżeli czujesz opór wobec jakichś zadań, powinieneś podzielić to zadanie nawet na absurdalnie małe części, po to, żeby móc łatwiej zabrać się za działanie. Według mnie taka bardzo optymalna ilość czasu, która powinna być poświęcona na jakieś tam zadanie, to jest pół godziny. Jeżeli siadasz do zadania, które z założenia zajmie Ci półtorej godziny, będziesz czuł spory opór. Jeżeli siadasz do zadania, które zajmie Ci 30 minut, dużo łatwiej Ci się zabrać. Ale znowu, jeśli czujesz opór, podziel sobie to na 3-4 części, po 10 minut na przykład, czy po 5 minut nawet, i do takiego zadania dużo łatwiej Ci się zmusić, a kiedy takie zadania odhaczysz 3-4, nabierzesz pędu, dzięki czemu po prostu zauważysz postęp, zauważysz, że to wszystko idzie do przodu, zmotywujesz się, zauważysz, że nie umarłeś, że możesz, że nic się nie stało i będziesz chciał kontynuować działanie, bo zadziałają już efekty psychologiczne, o których też mówiłem w poprzednich odcinkach. Efekt Zeigarnik czy efekt owsiankiny, czyli zadziała otwarta pętla. W ten sposób, zmniejszając, tnąc tort na kawałki, możemy łatwiej zabrać się za to, aby go zjeść. Czyli ciężko będzie zjeść cały tort naraz, ale jeśli pokroisz go na małe kawałki, dużo łatwiej jest Ci wbić ten widelec i zjeść tort kawałek po kawałku. I na tym właśnie polega ta metoda. Pod kątem oczywiście planowania projektów, w ogóle produktywności jako takiej, ale również w sytuacjach, w których wszystko jest już w miarę zaplanowane, a Ty nadal czujesz jakiś opór, więc należy dzielić dalej
a jeszcze mniejsze kawałki, aby było łatwiej to wszystko zrobić. To był kolejny odcinek Codziennie Lepszy 360. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapę, komentarz i suba, a my widzimy się jutro w kolejnym materiale. Trzymaj się i bądź codziennie lepszy. Hej!